Kolejna rzecz to zacząć malutkimi kroczkami, czyli na przykład ja siedzę i nie mogę oczywiście niczego zrobić i myślę sobie o najprostszej rzeczy, którą mogę zrobić, czyli na przykład skarpetki leżą mi na ziemi, bo wczoraj je zostawiłem, bo mi się nie chciało ich schować. Biorę te skarpetki i idę wyrzucić. I to już jest jakiś ruch, który wprowadził mnie w robienie rzeczy. Troszeczkę mnie pobudził, bo musiałem się ruszyć. Już czuję, że powolutku zrobiłem mini krok w stronę tej właśnie sprawczości. Później robię drugą absolutnie małą rzecz. Później robię trzecią absolutnie małą rzecz. Później ściągnę pranie i zawsze kończę to prysznicem, ale jak wchodzę pod prysznic, to puszczam sobie szybko muzykę. Czyli jakby pobudzam się bardzo powolutku najmniejszymi taskami. Umyć jedno naczynie, to jest kolejna rzecz, którą mogę zrobić. Umyć zęby, to jest kolejna rzecz, którą można zrobić. To są takie małe taski. Dopaminowy microdosing. Tak, który sobie dokładasz i jak walisz prysznic z szybką muzyką, to wychodzisz po prostu i można działać.